28 lipca wspominamy świętego Charbela, prezbitera. Józef Maclouf urodził się 8 maja 1828 roku w Bekka Kafra, małej wiosce położonej wysoko w górach Libanu. Był synem ubogiego wieśniaka. Nauki pobierał w szkółce, która funkcjonowała dosłownie pod drzewami. W roku 1851 wstąpił do maronickich Antonianów. Przebywał najpierw w klasztorze w Mainfuk, potem w Annaja, w klasztorze pod wezwaniem świętego Marona. Składając śluby zakonne, przybrał imię Charbela, męczennika z Edessy. W roku 1859 otrzymał święcenia kapłańskie. Powrócił wówczas do klasztoru świętego Marona i przebywał tam przez następne 16 lat. W roku 1875, za przyzwoleniem przełożonego, udał się do górskiej pustelni. Spędził w niej 23 lata, które wypełnił pracą, umartwieniami i kontemplacją Najświętszego Sakramentu. Zmarł 24 grudnia 1898 roku. Natychmiast otoczono go czcią przysługującą świętym pańskim, a sława jego cudów rozchodziła się po całej okolicy. Do grobu Abuna Charbela ciągnęli nie tylko chrześcijanie, ale i muzułmanie. Wielu fascynowało także to, że ciało świętego mnicha nie uległo jakiemukolwiek zepsuciu. Charbela beatyfikował w ostatnich dniach Soboru Watykańskiego II, 5 grudnia 1965 roku, papież Paweł VI. Ten sam papież kanonizował go 9 października 1977 roku. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś świętego Charbela prezbitera, aby w samotności pustelni stoczył duchową walkę i napełniłeś go wielką pobożnością. Spraw prosimy, abyśmy naśladując mękę Pana, stali się uczestnikami Jego Królestwa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.